tak, witamy wszystkich z terenu Krzyrku. Dzisiaj zaś z Kirejza. Z którym Kirejza? No jak widać, no tutaj są. I dobrze. Będzie fajnie. Roba na szkoleniu, który pierwszy dzień wiosny, a tu zima na całego. No to już pomału docieram do Kuflunki. Prawdziwa zima tutaj. Kiedy wyciągnie się, no to i takich metod trzeba próbować. Zima, pierwszy dzień wiosny. Słuchajcie, 21 marca, a tu zima na całego. Niestety też wieje, co może spowodować, że ja zweryfikuję swoje plany dzisiejsze. No bo żartów nie ma już. Ale pięknie to wygląda, słuchajcie, pięknie, pięknie. Naprawdę fajnie się idzie. Dużo ludzi na trasie, jak widać. No i jeżdżę na nartach. Kukopy skrzycieńskie. Ja jakaś w rejonie kopy skrzycieńskie. By był widok fajny, ale niestety nie ma tam zarysy stoku Golgota. Niestety pogoda torpeduje wszystko. Ja doszedłem do jakiegoś trawersu tutaj. Tam jest małe skrzyczne. Tylko zastanawiam się, czy iść tutaj tym szlakiem wydeptanym, a tam by było krócej. No tam jest. Ale może nie będzie tak źle. W razie czego można się wrócić, nie? Uznałem jednak, że sobie to tam daruję, bo tam widzę, że tam się męczą dość fest. Więc nie będę tam wyłaził. Nie ma co się forsować, trzeba też wiedzieć, kiedy odpuścić. A pójdę sobie tamtym trawersem, pewnie zaś wyjdę na ten małe skrzyczne tam, te okolice. Ja dopiero debiutuję na skiturach w tym sezonie, także nie dowejmy się za bardzo zwariować, żeby pokonywać od razu nie wiadomo jakie góry, ale odpuszczę to. Tym bardziej, że jeszcze nie znam tutaj tego tak terenu, a widzę, że to są dość fajne trawersy, więc może uda się tu na rajza rowerowo przyjechać i obadać teren. Ale dzisiaj ja tam nie idę. Ja to odpuszczę. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A jakby mnie mieli goprowcy zwozić, to już w ogóle
no trzeba podjąć decyzję, która musi być podjęta po prostu. Także rezygnuję z tamtej trasy. Tak, no to zrezygnowałeś tamtą, no ale zobaczcie, jak to tu jest pieruńsko powycinane. Różne strony nie powycinane, ale to są wiatrołomy. Przepraszam, oskarżyłem nie te, co trzeba. To są wiatrołomy. Kurde, ludzie po choinkach łażą. Też tak nie powinno być, żeby skuterowcy po choinkach łazili. Ale ten szlak mnie może zabić tam ku stoku. Małe skrzyczne, więc tutaj się nim pójdę. Widać, że jest bardziej uczęszczany, a tam żeś widział, że tam się męczyli strasznie ci skiturowcy, więc roba się do pokusy. Trzeba powiedzieć, kiedy się ma dość i nie robić z siebie jakiegoś nie wiadomo super bohatera, a potem skończyć w saniach goprowskich. Góry błędów nie wybaczają, do gór trzeba mieć szacunek i po prostu pokorę. O, tak by to nazwał. Ale pięknie, pięknie, kurczę, aż się nie chcę wierzyć, że to jest pierwszy dzień wiosny dzisiaj. Troszkę ten wiatr się uspokoił, także może będzie lepiej, może będzie dobrze. Chciałem od razu też pozdrowić wszystkich oglądających. A zwłaszcza tych, co gadają, że jo ze sobą rozszerzą COVID, bo z takim komentarzem wczoraj żeś się spotkał na Facebooku, że nie zważą na nic i przez takich wariotów jak ja na stokach szerzy się COVID. Zwróćcie uwagę, jakie tutaj są straszne tłumy koło mnie, że tu po prostu jest ludzi co nie miara, aż normalnie nie idzie kasztanąć. Tyle ludzi, tyle COVID-u się tu szerzy, że normalnie chyba jutro będę już pod respiratorem. To tak trochę kąśliwie powiedziane, nie chciałbym pod żadnym respiratorem wylądować. Tym bardziej, że znam paru ludzi, którzy niestety wylądowali pod tym respiratorem. I od razu godzę, że nie neguję istnienia pandemii, ale też od samego jej początku godzę, żebyśmy się nie dali zwariować. Uważać trzeba, ale nie dać się zwariować. Bo czasami nadmierna ostrożność może być też przesadą. Wszystko w swoich granicach. Ja miał robione testy 5 dni temu. Wyszło mi, że nie mam żadnego COVID-a. Czemu miałem testy robione? Bo się okazało, że jedna osoba z dalszego mojego kręgu ma ten COVID i efekt był taki, że musiałem się poddać testu. Więc to nie jest tak, że ja sobie tak robię jaja cały czas z tego. W większości tak, ale trzeba mieć umiar, nie? Bo te noszenie maseczek to uważam za idiotyzm. Zwłaszcza na stokach. Co innego przy jakichś zgromadzeniach, to, ale na wolnym powietrzu głupota po prostu. Małe skrzyczne. To jest wiosna.
Fantastycznie. Pierwszy dzień wiosny. Co ciekawe, tu nie wieje. Trochę tak zjechał ze skrzycznego. Teraz już jada na parking ku gondoli i kończymy ta skirajza. Może się tam coś nagro. Niestety, no widoków nie mamy. O.
Dobra. Może nie jadę. Widać, jest dosyć sporo lodu, ale nie ma ratrakowania. Trasa oficjalnie zawrzyta. Sezon prawdopodobnie skończony. Aż się nie chce w to wierzyć, słuchajcie, nie chce się w to wierzyć, że taką głupotę ktoś potrafi strzelić. Ale ten ktoś to nasz rząd niestety. Słuchajcie, warunki idealne. A tu koniec sezonu, no co za barany po prostu. Gondola chodzi tylko w celach turystycznych. Ale sprzed narciarski nie wolno handlować, wywożą do kuchni.
to tak wygląda pierwszy dzień wiosny w moim wykonaniu. Czyli zima po prostu. Narciarski pierwszy dzień wiosny. Jest ta skoń. Skidaj za skoń. Nogi bolą, kolana mnie trochę bolą, ale jest fajnie. Skrzycz na zdobyta, kurde, od razu na najwyższy szczyt, że się wspiął. Ja pierdziele. A tu jutro o 4 rano do roboty trzeba wstawać. Ale uciekało stamtąd, bo troszkę wiało i zima mi zacznie być, więc nie ma co szaleć. Tylko po prostu myśleć odpowiednio. Teraz ściepać to wszystko. Jak nie są. No to super, no to koniec. Dziękuję wszystkim za uwagę. Widzicie, ile jest ludzi. I do zaś. Tak, no to witam was 28 marca 2021 roku z bliżej nieokreślonej lokalizacji. Dzisiaj troszkę takiego widoku będzie. Z bliżej nieokreślonej lokalizacji, z tej samej, z której żegnadował rok temu. Wtedy żeg obwieścił koniec sezonu narciarskiego. No i sytuacja jest taka, że teraz jest dokładnie tak samo. Obwieszczamy niestety zakończenie sezonu narciarskiego, który no niestety był sezonem najgorszym w historii, ze względu na to, że zaczął się dopiero 12 grudnia, no może nie dopiero, ale było to po prostu tak sobie, jeśli chodzi o ten termin. No i niestety wszystko wskazywało na to, że z początku ten sezon w ogóle się nie zacznie. Ale potem pan Jarosław Gowin oznajmił narciarzom fajną rzecz, że stoki jednak mimo pandemii koronawirusa będą otwarte. I tak też się stało. Stoki zostały otwarte. Podobno też na skutek interwencji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ale niestety na niewiele się to zdało, bo 28 grudnia 2020 już stoki zawarli. Początkowo miało to być na 2 tygodnie. No po tym niestety cały czas to przedłużali, aż w końcu doszło do skutku otwarcie stoków 12 lutego. W międzyczasie ja się już wnerwiłem na ten cały bajzel. Po śniegu było naprawdę sporo. No i co za tym idzie, trzeba było coś robić, nie? Kupiłem używane skitury, buty i narty i zacząłem debiut skiturowy. I to się okazało, strzałem w dziesiątkę, bo że był aż 8 razy na skiturach. Sytuacja potem była taka, że te stoki otwarli 12 lutego, ale wszystko oczywiście w reżimie sanitarnym. Sytuacja była taka, że no jeździliśmy na Soszów, jeździliśmy na Czantorię, jeździliśmy na Pilsko, do Szczyrku 2 razy i jeszcze było Soszów, tak. Aha, i Cieńków jeszcze był. I na Cieńkowie akurat tak się złożyło, że moje narty zjazdowe były po raz ostatni. Bo już 20 marca 2021 stoki ponownie zawarli. No i już ich nie otwarli. Ale jeszcze dwie skirajzy, skitur rajzy moje się odbyły. Pierwsza była na Soszowie, druga była na Skrzyczne. No i właśnie to zdecydowało, że kończymy. A czemu?
No bo już jest coraz ciepli, śnieg się topi i już nie ma na czym robić skiturów. A na stoku pojawić się nie wolno. Dodatkowo, że no na stokach też już są przetopy i trudno powiedzieć tutaj o jakiejkolwiek jeździe. Wszystko oczywiście kończy się za wcześnie, bo de facto tydzień temu była moja ostatnia skirajza. Ja jeszcze przez ten tydzień cały czas czekałem, żeby cokolwiek udało się pojeździć. Niestety takiej opcji nie ma. Tak więc dziękuję wszystkim za cały sezon. Jeszcze w międzyczasie muszę powiedzieć, że byłem testowany na koronawirusa. No i jak to wypadło? No nie mam koronawirusa. Także trochę was może teraz zestresował. Ale test wypadł, jak to tam pisało, negatywny. Także optymistycznie się wszystko skończyło. Na szczęście. No i cóż, no. Żal było kończyć ten sezon. Żal było po prostu strasznie, bo te 20 skirajzów tylko, z czego 12 było zjazdów, a 8 było tylko skiturów. Chociaż fajnie, że te skitury się zaczęły, bardzo fajnie nawet bym powiedział. No i cóż, no, wypadło czekać na sezon rowerowy. Mam nadzieję, że będzie bez perturbacji, bez jakichkolwiek przerw, tak jak był ten poprzedni sezon rowerowy. Chociaż no trudno w to wierzyć, bo dzisiaj mamy 35 tysięcy zakażonych. Trzecia fala pandemii koronawirusa. O rajzach do Czech możemy zapomnieć. W ogóle za granicę możemy zapomnieć. No i tak to niestety wygląda. Mamy nadzieję, że następny sezon narciarski będzie normalny i że nie będzie już takiego syfu, takiego bajzlu, jaki zafundował nam rząd w tym sezonie, bo stwierdzenie, że zakażenia są na stoku, jest po prostu głupotą. Tyle z mojej strony, do zaś. Dziękuję za cały sezon, zapraszam na filmy z rajzów rowerowych. Trzymcie się zdrowo i do zaś.